Siemanko, siemanko. Rozpoczynamy dzień drugi. Wczoraj do długich godzin wieczornych dosyć pracowałem. Jeszcze musiałem do Castoramy podjechać. Oczywiście, bo czegoś jak zwykle zabrakło. Na końcu pierwszego odcinka widzieliście zdjęcia i do takiej wątłej jakości troszkę, dlatego dzisiaj przed rozpoczęciem pracy chciałbym Wam pokazać, co zostało zrobione, a co jeszcze nie zostało zrobione. Tutaj widzicie, o tutaj to jeszcze ta ściana jeszcze jest niezrobiona, ta ściana jeszcze od łazienki tutaj z tym licznikiem też nie jest zrobiona. Tutaj będzie pierwszy problem, bo tutaj ta rura biegnie bardzo blisko ściany i tutaj już będę musiał kombinować. Niespecjalnie da się przesunąć, to znaczy dałoby się, pewnie musiałbym gazownię wzywać, żeby obrócili mi troszkę tą rurę. Masakra, ale jej domyślnie tutaj nie będzie widać ze względu na to, że szafka tutaj ma powstać. Taka mała bąska. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj mamy już te ściany, tą ścianę mamy zrobioną, ale to ona była już dosyć dawno. Tutaj już mam płytę dociętą, czeka na przyklejenie. Tutaj zrobiłem w tym miejscu przy samych drzwiach taką dosyć dużą przestrzeń. Ta przestrzeń tutaj specjalnie została tak zrobiona ze względu na przewody. Tutaj jest akurat nie przewód internetowy, tu jest jeszcze przewód z domofonu i na dole, bo te przewody tak na razie się walają po ziemi, ale na dole tutaj przy tym cokoliku również wytnę. Łatwiej jest mi wyciąć w całości niż gdzieś tam się bawić z jakimś podkładaniem, jeszcze zaczęłoby jeździć. Także tutaj po prostu później wezmę, roztrasuję sobie linię, wytnę sobie całą płytę, czy wykuję i będzie po kłopocie, bo przewody idą do pokoju. Tam w pokoju jest całe moje centrum komputerowo-telewizyjne, dlatego te przewody, też dlatego tutaj tak zrobiłem taki dosyć duży ten rowek ze względu na to, żeby im więcej tych przewodów tutaj przyjdzie i wtedy będę mógł więcej tych wszystkich tutaj schować. A na tą płytę przyjdzie później panel, który się wyłoży nam tutaj w ten sposób i przykryje mi futrynę. Dobra, co dalej? Aha, te cokoliki, które widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, one w pierwszej wersji miały być skute, ale okazało się, że one mi bardzo pomogły. Także może nie wykuwajcie wszystkiego. Jak będziecie sobie coś robić, to trzeba przemyśleć, żeby nie skuwać, bo tutaj w tym momencie, no tak jak mi pomogło. Dobra, tutaj mamy już wszystko poklejone oprócz jednej płyty, która jest przygotowana, czeka na przyklejenie i można powiedzieć, że z tej strony będę miał wszystko skończone. Tutaj, o, ja w tym miejscu, tu jest przyłącze do oświetlenia, tu mam przełącznik, to sobie tak na razie wisi, ale musi. A ja tutaj domyślnie mam, o, tutaj w to jest tam gniazdko zamiast oświetlenia, ze względu na to, że ja tutaj mam wzmacniacz sygnału do Wi-Fi synowi do pokoju. Tutaj, jak widzicie, te płyty nie będą już ze sobą gdzieś tam klejone pod tym względem, żeby chować tutaj te miejsca podsiadki czy miejsca łączeń. Tego tutaj nie będzie ze względu na to, że na tą płytę karton gipsową przyjdzie mi panel podłogowy na ścianie i w tym momencie no, nie ma takiej potrzeby, żeby to jeszcze dodatkową robotę sobie robić. A tutaj bezpośrednio już do ściany, bo tutaj nie ma za dużo już miejsca, żebym się mógł tutaj z płytą jeszcze wstawić. Tutaj nie będzie na tych murkach płyty karton gipsowej,
ze względu na to, że to jest płyta nośna, ściana nośna to jest. No i tutaj jakby nie było, tego się już bardziej skuć nie da, bo to jest skute do samej płyty. Także tak się to sprawa tak się ma. Tutaj jest. O, tu już płyty mam częściowo przygotowane. Także zabieramy się za klejenie. I później będzie te kucie tej ściany, Boziu jedyny. Ole tu będzie. Jaki tu będzie syf. Nie nagrywam tego wszystkiego, takiego kucia, ze względu na to, że aparat, którym teraz właśnie w tym momencie nagrywam, wczoraj jak nagrałem tutaj w pierwszą scenę, gdzie wykuwałem, to aparat był tak mocno zakurzony, że miałem dobre pół godziny czyszczenia przy samym aparacie. Więc wybaczcie, ale takich ekstremalnych, kurde, tych nie będę nagrywał, bo troszkę szkoda mi czasu. Dobra, nie ma co gadać, lecimy z koksem. Zostaje nam klej. Prosty sposób, w jaki można się pozbyć tego kleju. Część ludzi odrapuje, bawi się z tym, a wystarczy tak na dobrą sprawę wziąć wiaderko z czystą wodą, ona później będzie brudna. Chwila. Jest brudne, teraz wkładamy. I mieszadło mamy czyste. Teraz klej zostawiamy na chwilę do uspokojenia, żeby coś tam się z nim porobiło, tak zaleca producent. Nie wiem co, zostawiam go na chwilę dosłownie i zaraz grzejemy z płytami.
ok. Tutaj płytę mam już przyklejoną, to widzieliście na filmie. Tutaj płyty również już są przyklejone. I doszedłem do wniosku, że dzisiaj zrobię burzenie ściany. Niestety, bo te przewody wszystkie, które tam lecą, ja ich się tak troszkę obawiam. I tak chyba będę musiał sztukować, żeby to puścić sufitem. No i dlatego musiałem tutaj przerwać teraz kładzenie płyt, żeby już zrobić sobie na gotowo. Także te ściany dzisiaj lecą na pierwszy strzał. O, tutaj mamy mój młotek. Coś mi się tutaj krzywi. O, widać młotek. O, i tutaj pan powiedział z tym młotkiem, że trzeba normalnie dużo siły wkładać, więc klękamy, mamy zapięty szpic i jedziemy, nie? No i tak już kuje i kuje. Nie, żartuję. Już mamy kupę gruzu, a jeszcze nic nie zrobione. Tak to wygląda. Teraz jeszcze tylko to i zrobione. Dobra. Ok. Pewne rzeczy, pewne postępy są już poczynione. Mamy taki mały Saigon. Kuźwa, przecież nawet i w gaciach mam pełną kurzu. Wyburzyłem jedną część. Zostaje jeszcze do wyburzenia sama góra. A coś. O, teraz. To jest to, czego się obawiałem. Miliony kabli. Przewodów. Tutaj jest kostka pod dzwonek. Myślałem, że uda mi się, jak mi się uda wykuć tą puszkę, to będzie wszystko załatwione. A tutaj się okazuje, że od góry tam jeszcze wchodzą jakieś dwa przewody. Tutaj idą dwa, podejrzewam, że część do łazienki, część do kuchni, ale pod diabła te dwa tam przewody idą, popsuły mi całą koncepcję. I podejrzewam, że teraz ten łuk trzyma mi całość. I muszę to tak delikatnie wykuć. Zobaczcie sobie tutaj, jak wygląda w kuchni. To jest masakra. Dobra, no czas na sprzątanie, bo za niedługo przyjdzie małżonka z córą i nawet nie będzie jak wejść. Masakra w chińskiej dzielnicy, nie, przepraszam, masakra w śląskiej dzielnicy. Pozdro dla Hanysów i dla całej reszty ekipy. Pamiętajcie, wbijać na zakładka społeczność, tam też się dużo dzieje. Tak na zakończenie dnia jeszcze wam coś pokażę. Tyle mi się udało wykuć. Podejrzewam, no w sumie mógłbym kuć jeszcze teraz, ale ze względu na to, że już jest cała ekipa w domu, no to niestety trudno się kuje, jak dzieciaki biegają po mieszkaniu. Bo no niestety jest tak dużo pyłu,
że musiałbym ich przywiązać do łóżka, a to jeden siusiu, drugi siusiu i w ogóle tak cały czas. Ale tutaj mam już poklejone. Tam za zegarem już kleić nie będę, bo w zasadzie po co? Tutaj i tak, tutaj gdzie widzicie tą rurę na szerokość, odtąd dotąd, tutaj będzie taka wąska szafka 10-15 cm z podwyższeniem, z odsadzeniem na ten zegar. Jeszcze nie wiem z czego to zrobię, może z panela. Także tutaj jeszcze coś powstanie, to wszystko będzie zasłonięte tą szafką. Tą szafkę nie wiem, może gdzieś tak dotąd zrobię, no i będzie cacy. Kleić się klei ładnie te płyty, nie ma problemu. Tutaj te wszystkie szpary, no to w sumie tak jak, nie wiem, już chyba gdzieś wspominałem. Nie będę tego specjalnie gipsował i siatką obrabiał, no bo w zasadzie po co, skoro i tak na to przyjdzie panel. Gdyby tutaj była, gdyby tutaj miało być tylko malowane, no to już co innego. Ale zrodził mi się tutaj pewien pomysł, który siedzę i tak myślę cały czas, bo tutaj się okazuje z tą instalacją elektryczną mam taki troszkę problem. Problem polega na tym, że w tej górnej części, tam gdzieś już w filmie chyba to było, spróbuję pokazać. O, tam widać kabel, przewody wychodzą na drugą stronę. I wymyśliłem sobie coś takiego, żeby się jak najmniej narobić w sumie. To wymyśliłem tak, że ta belka, którą teraz widzicie, ona tutaj zostanie. Teraz ten kawałeczek łuku do tego momentu, on tutaj zostanie. O, jeszcze raz, do tego momentu on tutaj zostanie. Ten kawałeczek drugi wyrzucę, a tą pionową dotnę na długość, od tego momentu i tutaj będzie kawałeczek dziury, otwór wykuję i po prostu zrobię taką mega szeroką futrynę, ale tutaj z tej strony no już nie będzie, nie? Tutaj będzie płyta gipsowa, także tutaj to powinno zostać. Zostawcie w komentarzu, co myślicie na ten temat. Plan jest taki, żeby po odcięciu tego elementu lamelownica i w środek z dwie albo cztery lamelki, w zależności, zobaczę jak mi się to uda zrobić. Jeżeli mi się to uda tak zrobić, no to będzie cacy. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, ale powiedzcie, co myślicie na ten temat. Dobra, a teraz tak na tle, na zakończenie. O, troszkę ugrzany. Dobra, to ok. Zapraszam do komentowania. Budowlaniec ze mnie tak jak i stolarz, także żaden. Papiurów nie mam. Elektryki się boję, ale papiery elektryka mam. Znaczy się nie, inaczej, szkołę mam, a papierów nie mam. Dobra, to na razie tyle. Pozdrawiam. Subskrypcje, łapki, a najbardziej komentarze są wskazane. Komentujcie pod filmem, co myślicie o tej mojej całej partaninie, którą tutaj jak na razie odwaliłem. Dobra, trzymajcie się na razie. Do następnego odcinku. Siema i bez pitolenia.